dziękczynnej za zebrane plony, bo mamy świadomość tego, że ich ilość i jakość zależą nie tylko od wysiłku rolników, ale przede wszystkim od Pana Boga. To Pan Bóg daje rolnikom siłę do pracy i zachowuje ich od nieszczęśliwych wypadków. Panu Bogu zawdzięczamy także odpowiednią pogodę, która zapewnia wzrost uprawom i pozwala rolnikom zebrać plony. Stąd nasze dzisiejsze dziękczynienie Panu Bogu. Nie boimy się dzisiaj, że będziemy głodni. Pytamy raczej o jakość ziarna, o jakość chleba. Ile w chlebie jest chleba? Czy on jest zdrowy? Żeby się nie okazało, że ten podstawowy pokarm człowieka jest trujący. Pytamy o jakość chleba i tożsamość człowieka, który też jest ziarnem tej ziemi. Nie zaglądałem do leksykonów naukowych. Nie studiowałem zawiłych definicji. Ale tak wydaje mi się, że to jest taka dojrzała świadomość tego, kim jestem. I ta świadomość daje mi i stabilność życia, i radość życia. Jestem stabilnym człowiekiem, przewidywalnym, bo mam utwierdzoną tożsamość. Wszystko, co zieleni się i rozkwita, owocowało, gdy przyjdzie czas zbiorów. Prosimy Cię, pobłogosław przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni tego roku, młode pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty, te przepiękne wieńce dożynkowe. Zachowaj je od zniszczenia, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. Szanowni Państwo, przede wszystkim witam bardzo serdecznie rolników tutaj ze wsi Stróżna, ale również z całej naszej gminy i tych, którzy przyjechali spoza gminy. Bardzo się cieszę, że dożynki gminne to dla nas bardzo ważna tradycja. Staramy się oczywiście kultywować. Chciałbym wspomnieć o tym, że te piękne wieńce dożynkowe są wynikiem naprawdę wielkiego wysiłku, trudu, ale też realizujemy taki piękny program o nazwie Szabasówka i też tam instruktorzy z pewnością podpowiadali, jak należy te wieńce wykonywać. Słowa podziękowania kieruję do wszystkich korowodów dożynkowych, których bardzo serdecznie witam, którzy wykonali niesamowitą pracę i są dzisiaj tutaj z nami przedstawiciele wszystkich sołectw z terenu gminy Bobowa. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi za oficjalne otwarcie dożynek. Serdecznie witamy zaproszonych gości. Jeżeli ktoś chce zabrać głos, zapraszamy na scenę. Język, tradycja to są nasze korzenie. Dbajmy o język. Bo ten język dzisiaj czasami wygląda jak odługowane pole, zachwaszczony różnymi naleciałościami, nie zawsze potrzebny. Pamiętajmy o tym i dbajmy o polski język. Bo to jest to, co nas zachowuje. To są nasze korzenie. Jeszcze raz gratuluję wszystkim rolnikom. Dziękuję ich za ich trud, za ich pracę, za ten chleb codzienny. A my, jako konsumenci, myślę, że weźmiemy sobie do serca te słowa i o tą żywność, o ten efekt pracy rolniczej będziemy dbać. Pamiętam przedtem żniwa, kiedy jeszcze żyła ukochana babcia, kiedy w połnie na anioł pański przerywało się pracę, obracało się w stronę wieży kościelnej. Także pamiętam, kiedy trzeba było każde jedne źdźbło zebrać po żniwach, bo faktycznie była mowa, że to jest dar Boży. Nie wiem, jakby teraz ci, którzy pomarli, powstali i zobaczyli po kombajnach te wszystkie rzeczy, które zostają na polu, pokłosia prawie po kolana, w związku z tym, no i te palące się trawy i słomę, nie wiem, jakby zareagowali. Gratuluję korowodom dożynkowym tych pięknych dożynkowych dekoracji. Wszystkim składam serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności. I mam nadzieję, że te dwa mosty w Stróżnej powiatowe, jeden w budowie,
drugi czekający na swoją kolejkę, będą najlepszym prezentem i przykładem tej skuteczności. Mam nadzieję, że dzięki temu komunikacja drogą powiatową przez Stróżną i dalej będzie po prostu łatwiejsza i bezpieczniejsza. Ja dzisiaj w swoim imieniu, ale także myślę, że w imieniu wszystkich radnych powiatowych, chciałbym podziękować za przede wszystkim spracowane ręce rolnika. Podziękować za ten plon, który otrzymaliśmy. Podziękować za chleb powszedni, ale podziękować za takie codzienne umiłowanie ziemi. Bo my dzięki właśnie pracy rolników korzystamy z dobrej polskiej, przede wszystkim bardzo dobrej jakościowo żywności. I za to wam serdecznie, drodzy rolnicy, dziękujemy. Szanowni Państwo, nastąpi teraz prezentacja wieńców dożynkowych. Prosimy delegacje poszczególnych sołectw o przygotowanie się do wręczenia wieńców dożynkowych. Dzisiaj wioska Stróżna wszystkim piwo stawia, bo dziś wioska Stróżna dożynki wyprawia. Środkiem Sędziszowej płynie rzeka Biała, bardzo się w tym roku ta wioska starała. Jankowa, Jankowa, zagłębie muzyczne, zespoły, talenty, muzykanty liczne. Wioseczka, siedliska, kraina górzysta, zdrowe tu powietrze, a i woda czysta. Miasteczko Bobowa sprytne i zaradne, z roku na rok tutaj hej jest coraz ładniej. Brzanę duma wielka hej dzisiaj rozpiera, bo wszystkim wiadomo ma swego sołtysa. Na wysokiej wiśni siadła sobie bliszka, teraz ze śpiewaniem o wiosce wilczyska. W kategorii wieniec tradycyjny przyznano pierwsze miejsce w grupie dożynkowej Jankowa. W kategorii wieniec współczesny przyznano pierwsze miejsce w grupie dożynkowej Brzana. Zapraszam przedstawicieli wszystkich sołectw po odbiór dyplomów za udział. Rozstawione w koło stoliki i ławy zapraszają wszystkich do wspólnej zabawy. Za uszy mnie wydarł sił.